Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Ja już jestem spakowana. Nie nagrywałam filmu, bo było takie zamieszanie. Dzięki Bogu nie musiałam latać po sklepach, bo czegoś mi zabrakło. Tak jak z reguły co roku to bywało. Tak jak mówię, jestem spakowana. W tym roku biorę też nerkę ze sobą. Jak zawsze, myślę, że w takie miejsca nerki są najbezpieczniejsze. Bo de facto zapięcie macie tutaj. Cały sprzęt jest tutaj, więc nikt nie powinien obrobić nas. Ważyłam plecak, wyszło mi 3,6 kg, ale tam jest większość jedzenia, picia, bo po prostu jeden dzień jakoś muszę przetrwać w Warszawie, ale bardziej picie. Ja myślę, że to bez problemu zejdzie do jutra, czyli plecak prawdopodobnie będzie pusty. A jeśli chodzi o torbę, torba mi wyszła 15,6, czyli sporo, a to dlatego ze względu na te batoniki, wody też nabrałam trochę, żeby w pierwszy dzień nie trzeba było latać szukać sklepu z wodą. Ja myślę, że jak to jedzenie i wodę zużyję, to zejdzie waga do 11 kg. Czyli około tak plus minus, jak jest 11 kg, to będę mogła tak 9 kg jeszcze doładować. No 8,5 kg będę mogła zrobić zakupy. Więc jest ok. Ale też tam mam bluzę, wiadomo, jak będę wracać, to mogę do plecaka potem bluzę spakować, więc spoko sobie poradzimy. Dobra, za chwilkę się zbieram, lecę na pociąg. Powiem wam szczerze, trochę przeraża ta walizka, bo jest dosyć ciężka i będę musiała ją tachać. Nie chodzi mi tu po Warszawie, bo ma kółeczka, ale do pociągu będzie ciężko. Nie powiem, że nie, ale będzie ciężko. Dobra, się z wami żegnam i chyba się już widzimy w podróży do Warszawy. Cześć, ja już jestem w hotelu. Powiem wam szczerze, jestem tak zmęczona w Warszawie, bo pociąg, kurde, jechał jakimiś okrężnymi trasami, nie zwróciłam uwagi i kurczę, jakaś masakra, ale cieszę się, że już jestem w pokoju, powiedz mi, jest telewizor, a dzisiaj planuję się szybciej położyć, spać. Lotnisko zaraz mam za ścianą, jak to się mówi, po sąsiedzku. W ogóle takie jaja, spotkałam taką panią znajomą u mnie z Opola, w tym samym hotelu co ja. Chyba też na urlop. Zaraz coś zjem, bo jestem tak głodna. Zjem i myślę, że puścimy się troszkę w miasto wyczaić, gdzie dokładnie iść na te lotnisko. Dobra, pomału się zbieram. Będziemy lecieć, już sobie pojadłam. Będziemy lecieć wyczaić i obczaić, gdzie te lotniska, ale prawdopodobnie taksówkę będę wzywać, ale zobaczymy. Po prostu idę się przejść, żeby bez sensu nie siedzieć w pokoju. Powiem wam, okno mam pozamykane, nie otwieram, bo jest taki zaduch na dworze. W pokoju, powiedzmy, jest trochę chłodnie, ale klimy niestety nie ma. Ja sobie myślę, jak w Maroko klimy nie będzie, matko boska, już wiecie, gdzie lecę do Maroko, to będzie samobójstwo. Naprawdę, dobra, ja się zbieram i lecimy w plener. Najlepszy numer jest taki, chcę zejść po schodach, a tu schodów nie ma. Pewnie gdzieś są, ale nie muszę je wyczaić. Kiedy wyszłam z hotelu, prawdopodobnie lotnisko będzie gdzieś w tamtym kierunku. Tak mi pokazuje nawigacja. Idziemy się przejść. Powiem wam szczerze, jakbym miała iść tu z torbą, to nawet całkiem spoko jest chodnik. A zobaczymy. Dlatego idę się przejść, żeby zobaczyć, jaka jest odległość. Bo widziałam, że tam jakieś autobusy jeżdżą. Ewentualnie pójdę na przystanek autobusowy zobaczyć, jakie autobusy jeżdżą i co, ile. Ale widzę, że tutaj już jest drogowskaz, który nam pokazuje na lotnisko. Gdzie się kierować na lotnisko. Czyli prawdopodobnie za tymi budynkami jest już lotnisko, bo powiem wam szczerze, na razie nigdzie gdzieś tam na niebie nie widzę, żeby latały samoloty. Ale powiem wam tak, jak się hotel sprawdzi, to będę zawsze sobie tak robić, że po prostu bukuję sobie hotel, przyjeżdżam dzień wcześniej i jest fajnie. No, to idziemy wyczaić. Nie ma co wierzyć w 100% nawigacją. Nawigacja jakoś poprowadziła mnie dróżką, w sumie muszę wracać. Poprowadziła mnie dróżką, gdzie nie ma dalej chodnika, musiałabym iść ulicą. Pójdziemy innym kierunkiem, teraz pójdę sama tą drogą, co znalazłam, bo nawigacja mnie wyprowadziła, mówiąc krótko, w pole. Po prostu jest droga, ale nie ma chodnika. Dobrze, słyszę samoloty i widzę samoloty, jak startują. Idziemy w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że poznajecie to miejsce, lotnisko Chopina. Tylko wiecie co, wszystko jest pięknie, ładnie, ale cholera jasna, nie ma tu jak przejść. Chciałabym przejść na drugą stronę, no normalnie w świecie nie przejdę. Nie jestem w stanie przejść. Wszystko jest dla aut, a gdzie przejście? Znaczy, jak ten autobus jedzie. A kurde, chyba muszę wrócić, ajajaj.
Muszę tam wrócić, chyba tam może jakieś przejście było. Albo i nie. To bez sensu, żebym szła tu dołem. Teraz zobaczymy, jak oni to jadą. Muszę znaleźć przejście. Gdzieś to przejście tu musi być. I udało się, musiałam na koło, owszem, obejść wszystko. Ale już jestem praktycznie na lotnisku. Chciałem sobie zajrzeć do punktu obserwacyjnego, jak nam się oczywiście uda. Szczerze, coś nie mogę tego punktu obserwacyjnego znaleźć. A nie chcę już robić zamieszania, bo jutro mamy cały dzień, dwie godziny, żeby znaleźć sobie ten punkt obserwacyjny, chociaż myślę, że nie będzie nawet takiej potrzeby, bo po prostu będziemy widzieć na wprost od razu samolot, jak odlatuje. Siedzę sobie tak w pokoju. Już oglądać mi się telewizora nie chce, leżeć już nie, też nie. Już po prostu tyłek boli od siedzenia, od leżenia. Ale nie ukrywam, że też mam chyba troszkę zakwasy, tak mi się wydaje. Po wczorajszym treningu, bo wczoraj dosyć taki mocny był trening, jeden i drugi. Powiem wam tak, poszłabym gdzieś się przejść, ale ten hotel jest na takim uboczu, że to nic takiego nie ma. Osiedla, hotele, budynki, jakieś firmowe, nic poza tym. Po prostu poszłabym się tak oprzeć, zobaczę, może taką sobie pójdę przejść się jeszcze. Ale z jednej strony chciałabym się szybciej położyć, no bo jutro muszę 2:40 wstać nad ranem. Muszę wstać o godzinie 4:00, muszę już być na lotnisku. A druga z hakiem wstaje dlatego, bo sobie idę na piechotę, mam 1,5 km na lotnisko. Dlatego myślę, że nie ma sensu wcześniej wstawać. Taki czas mi starczy, a chcę sobie iść na piechotę, po prostu się przejść. Bo mogłabym taksówkę sobie wezwać, ale myślę, 1,5 km to przecież dam radę bez problemu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, w ogóle sobie tak siedzę i zastanawiam się, co mogę z Maroko przywieźć. Z Maroko to wiadomo, skórzane wyroby, biżuteria, srebrna, może jakieś fajne sokolczyki kupię, no nie wiem. Zobaczę, co zobaczę i mi się po prostu spodoba, to wezmę, ale bardzo się zastanawiam, kurde, cały czas jest hałas od ulicy, bo blisko ulicy mieszkam i lot samolotów cały czas słyszę, jak latają. I tak sobie myślałam, kurczę, co mogłabym przywieźć z Maroko sobie, dla siebie. Na pewno jak mi się uda, kupię sobie taką naklejkę, bo po prostu obklejam sobie torbę podróżną w tych miejscach, co byłam. No niestety nie mam ze Stanów, nie mam z Hiszpanii, nie mam z Grecji, z Chorwacji i z innych krajów. Ale z Maroko. Z Maroko chciałabym sobie przywieźć, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, myślę, bo ja bardzo lubię muzykę, a marokańska muzyka jest zupełnie inna. I powiem wam szczerze, bardzo się zastanawiam, czy po prostu sobie nie przywieźć właśnie takich rytmów marokańskich. Poproszę, żeby mi po prostu dali jakąś płytę, która jest u nich największym hiciorem. Największym, to może być pop, rock marokański, obojętnie, tylko nie disco polo, bo pewnie też takie coś mają. I powiem wam szczerze, że po prostu to było największym hitem na pierwszym miejscu na liście przebojów. I po prostu taką sobie płytę kupię, bo to dla nas jest to egzotyczne, tak? My mamy troszkę inną muzykę, oni mają troszkę inną muzykę. I myślę, że dla mnie osobiście to będzie świetna pamiątka, jak będę chciała po prostu wspomnieniami wrócić do Maroko. Dobra, ja się zbieram, jeszcze chyba pójdę się przejść chociaż troszeczkę. Gardło mi boli, widzę, że coś pogoda się boczy, no ale... Powiem wam szczerze, kurde, jednak jak ma się tego pieska, to wieczorem się fajnie idzie się przejść i tego spaceru brakuje. Tak zastanawiam się, chyba pójdę w tym, co mam na sobie. To jeszcze nie jest Maroko, ale już tak zwany luz wakacyjny, czyli chodzę sobie ubrana jak chcę, jak mi się podoba. Nie wszystkim może się to podobać, ale po prostu na luzie, kompletnie na luzie. Dlatego myślę, że chyba sobie pójdę w klapeczkach się przejść po prostu. Potem się idę wykąpać, po prostu chcę o godzinie 20 już leżeć w łóżku, żeby faktycznie się wyspać, bo 2:40 trzeba wstać, to będzie nie lada wyzwanie dla mnie, no ale czego się nie robi dla wyjazdu. Więc już wiecie, tak jak mówię, lecę do Maroko, postaram się jak najwięcej filmików nagrać, jak najwięcej zdjęć i na pewno się pojawi relacja. To się z wami żegnam, pa!